Witamy na posiedzeniu tutaj przybyłego profesora szlachetnego, jaśnie wielmożnego Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza, ale też to tak się złożyło, że my tutaj obradujemy od 10:00. Niektórzy mieli takie obowiązki domowe związane z różnymi uroczystościami i tak dalej, z zobowiązaniami, że niestety część nas opuściła wcześniej, część opuścić teraz musi. Także, ale nie żeby to wyszło właśnie jakieś takie faux pas, taki nietakt, prawda? Także Panie Stefanie, bardzo jestem Panu wdzięczny, że Pan chwilę został. Bo Pan jest tutaj osobą, Pan to wyczuwa, że Pan tu może bardzo dużo tej ziemi zmienić razem z Panem Karpowiczem i z Panem Kieżnikowiczem. Taki trójkąt się tu robi. Nie, że komuś chce ująć, tak? Ale Karpowicz, Grabski i Kieżnikowicz to jest tutaj taki, można powiedzieć, no, zestaw osób, taka trójca opatrznościowa. A pamiętamy, że co trójką jest doskonałe, która może zmienić oblicze tej ziemi. Wydaje mi się, że nadal nasze społeczeństwo niewiele zrozumiało z tych wielu lat od 1989 roku. Te ostatnie wybory są świadectwem na to, że właściwie nic ludzie nie zrozumie. Bo przecież, jeżeli ktoś mnie zna z nazwiska, to wie, że na przykład był taki artykuł Uczona niewiedza koronawirusa, który w Polsce przystało 1 200 000 osób. I w dużej mierze ten ruch później wśród lekarzy, naukowców, taki, który zaczął poddawać pod wątpliwość tą całą politykę szczepień, zaczął przestrzegać przed eksperymentem genetycznym w formie szczepionek, to właściwie wyszedł z ruchu Wolne Wybory, które ja wtedy założyłem. Tak? W sumie tych artykułów było około 10. Pewnie przeczytało artykuły plus filmy na YouTube, czasami po 100 tysięcy osób. No pewnie około ponad milion, tak? I teraz przychodzą wybory samorządowe. I w tych wyborach proponujemy kilka wartościowych osób. Jedną z tych wartościowych osób jest na przykład pani Lucyna Kulińska. Ja osobiście kandyduję na senatora w Bielsku-Białej. No i jest jeszcze kilka innych osób, takich samych zacnych. I te osoby, na te osoby, pomimo deklaracji, nie ma 2000 podpisów. Więc moim zdaniem nasze społeczeństwo nic nie zrozumiało. Bo to nie wystarczy oglądać filmy. Ja straciłem osobiście pracę na Uniwersytecie Opolskim. Dlatego, że miałem kontrakt do września 2023 roku. No już wcześniej Instytut Politologii, że tak powiem, wydał takie oświadczenie, że nie zgadza się z tymi moimi poglądami na temat zagrożenia związanego ze szczepieniami, więc już otrzymałem ostrzeżenie, a później już, że tak powiem, było formalne głosowanie i faktycznie nie został przedłużony ten kontrakt. Ale na przykład, nie wiem, czy znacie Państwo to nazwisko Lucyna Kulińska. To jest osoba, która dwa razy podchodziła do habilitacji i dwa razy tą habilitację odrzucono. W moim przypadku jestem o tyle szczęśliwszy, że ja tą habilitację mam, ale zrobiłem to przed moją aktywnością. Tymczasem w zeszłym roku starałem się o tak zwaną procedurę belwederską. Nie wiem, czy Państwo możecie łatwo się domyśleć, jaki jest los mojej, że tak powiem, profesury belwederskiej. I to sobie w Polsce ludzie muszą uświadomić, że między nami w Polsce byli ludzie, są ludzie, którzy ryzykowali swoimi karierami naukowymi. Ja nie jestem biznesmenem, to nie jest firma. Moją karierą jest kariera naukowa, pisanie książek, kolejne awanse w środowisku akademickim. I te osoby, następną taką osobą, którą można by tutaj wymienić, to był dr Leszek Sykulski, który z kolei miał niepoprawne poglądy polityczne na temat Ukrainy. I teraz, czy my jesteśmy nadal ślepi w Polsce? Czy my nie wiemy, kto nas broni? Czy to nasz rząd nas broni? Nasz rząd, Duda, ciągle powtarza, idziemy na wojnę. Czy to są ludzie, którzy nas bronią? Czy my się dopiero obudzimy, jak już będziemy na froncie? Czy my nie możemy zatrzymać tego, co się dzieje wcześniej, wybierając ludzi, którzy od kilku lat konsekwentnie mówią, to jest kłamstwo. To jest kłamstwo szczepionkowe, to jest też kłamstwo wojenne. Jesteście manipulowani.
Polska jest w coraz większym zagrożeniu. Ale teraz należy podać receptę. Jest bardzo prosta recepta, a mianowicie zobaczcie na naszą historię. Nasza historia najnowsza zaczyna się w okolicach 1945 roku. Jest taka książka Brochowski, Rewolta Marcowa. Tam na końcu tej książki jest taki załącznik i w tym załączniku są wymienieni ludzie z wykształcenia, którzy pełnili w latach 40. funkcje dyrektorów departamentów, ministrów itd. Znaczna część tych ludzi to byli ludzie nieposiadający nawet zasadniczego wykształcenia. Tymczasem na przykład mój dziadek, przedwojenny wojskowy inżynier, w tym samym czasie nie mógł znaleźć pracy. Więc to nie chodzi o to, że nie było ludzi. Ile było ludzi właśnie z takim, można powiedzieć, niepoprawnym pochodzeniem, którzy już w latach 40. nie mogli pracować. A więc co zostało dokonane w 1945 roku? Ja mówię o tym, że została w Polsce dokonana tak zwana wymiana elit. Czyli na stanowiska rządowe zostały wybrane tak zwane antyelity. Antyelity w znaczeniu ludzie antypolscy. I później oczywiście po 1956 roku nastąpiła pewna odwilż, ale jak przeczytamy sobie dobrze tą książkę Brochowskiego, to zobaczymy, co on twierdzi. I uważam, że bardzo słusznie, że po 1989 roku na zasadzie takiego do pewnego stopnia oszustwa politycznego, znowu ci jakby wnukowie, dzieci tych stalinowców dostali się do władzy. Zresztą kilka książek na ten temat jest napisane. Czy my naprawdę nie możemy tego zobaczyć, że nadal sprawują władzę w Polsce antyelity? Jeżeli tak jest, to jest bardzo prosta recepta. Należy między nami odnaleźć potomków, szczególnie tych, którym się mimo wszystko udało przebić z wykształceniem, po to, żeby ich w Polsce wypromować. A więc nie żadne Hołownie, nie żadne Tuski, nie żadni ludzie tego rodzaju pokroju, którzy naprawdę nie reprezentują w sobie żadnych wartości moralnych, patriotycznych, tylko ludzi z prawdziwymi polskimi korzeniami, którzy do pewnego stopnia pokazali, że są odważni, że się nie boją i jednocześnie mimo tych wszystkich trudności udało się im zdobyć odpowiednie wykształcenie. To są elity. To są ludzie odpowiednio wykształceni, z określonym kręgosłupem moralnym i jednocześnie z pewnym bagażem patriotycznym. I teraz nie wymagajcie od tych ludzi, nie wymagajcie ode mnie, nie wymagajcie od profesora. Ja oczywiście znalazłem pracę, tylko w Pradze czeskiej. W tej chwili pracuję na Uniwersytecie Amerykańskim w Pradze, tak? Więc oczywiście zawsze sobie jakoś daję radę, tylko że wolałbym to nadal robić w Opolu. Nie wymagajcie jeszcze od tych ludzi, którzy nie są ludźmi zamożnymi, żeby oni sobie jeszcze finansowali kampanie wyborcze czy zbierali podpisy. Od tego jest właśnie społeczeństwo. Tak jak kiedyś w dawnej Polsce naszym wielkim pisarzom Sienkiewiczowi, Konopnickiej fundowano dwory, bo oni sobie dworów sami nie mogli zafundować. Znajdźmy 100 osób, na razie zacznijmy od 100, ale prawdziwie wartościowych osób, które do pewnego stopnia wykazały się odwagą cywilną, które mają odpowiednie wykształcenie i zróbmy coś w rodzaju takiego ruchu społecznego, który im pomoże po pierwsze zebrać podpisy i jakąś da promocję. Dajmy możliwość takim ludziom zaistnieć. Proszę zobaczyć, są pieniądze dla wszystkich, ale nie dla polskich patriotów. Tak? Zobaczcie, przecież te wybory się odbywają, ktoś je finansuje. A dlaczego nie ma dla tych ludzi, którzy z narażeniem karier naukowych czy innych próbują bronić prawdy? Więc ja bym tego oczekiwał, ja bym tego oczekiwał od społeczeństwa. Panie profesorze, mamy
ordynację proporcjonalną. To jest ordynacja, która powoduje selekcję negatywną. Ale na senatora inna jest. Więc w tej chwili mówimy o wyborach samorządowych, na przykład wyborach. Ja tutaj się zdeklarowałem, że mogę kandydować na prezydenta Sopotu. Dlaczego? No ja oczywiście skończyłem pierwsze liceum w Sopocie. To w Sopocie mieszkałem. Na początku mieszkałem tutaj, Gdańsk-Oliwa, gdzie jesteśmy w tej chwili. To jest to moje pierwsze miasto rodzinne, ale w pewnym momencie tutaj jeszcze chodzę do piątego liceum, zaczynam piąte liceum, ale już później przechodzę do pierwszego liceum w Sopocie. Ale dla mnie, byłem wiceprezydentem Gdańska w tych jeszcze bardziej optymistycznych czasach, czyli lata 90., no tam bardziej wierzyliśmy, że rzeczywiście w Polsce nastąpi autentyczna przemiana. Ja byłem w tym pierwszym, można powiedzieć, solidarnościowym zarządzie miasta, z tym takim optymizmem patrzyłem wtedy na świat i nawet wczesne lata 90. kandydowałem na prezydenta Sopotu. Wtedy to było przeciwko prezydentowi Kozłowskiemu, jeszcze przed Karnowskim, z tym, że wtedy wybierała prezydenta Rada Miasta. No i ta Rada, oczywiście to już był układ, więc ja nie miałem wtedy szans. Ale tutaj mówię Państwu, że już raz kandydowałem, teraz są inne wybory, mogę kandydować jeszcze raz. A teraz dlaczego Sopot? No bo raz, że jestem związany, a dwa, że proszę zobaczyć, Sopot, proszę to przeczytać od końca. Ja bardzo często czytam wyrazy od końca. Sopot to jest topos, a topos to znaczy po grecku miejsce. Są pewne miejsca na świecie. Niektórzy mówią, że takim jednym z takich miejsc jest Kraków. Także Kraków to też jest takie topos, tam są energie. Ja myślę, że Sopot to jest taki mini brylant. To jest taka perła, oczywiście się mówi perła. To jest jeden z tych kamieni strategicznych na terenie Polski. I kto w Sopocie rządzi, nawet nie mając wielkiej władzy, będzie miał olbrzymi wpływ na co się dzieje w Polsce. I teraz tutaj jest taka książka, akurat polecono nam, żebyśmy odrobili szkolną lekturę, więc ja to wziąłem do pociągu, w międzyczasie ją przeczytałem. Oczywiście bardzo mądry człowiek, tak? Bardzo mądry człowiek. Napisał tą książkę ponad 100 lat temu, Gustave Le Bon. I co on pisze? Bo my wierzymy w masy. My wierzymy w demokrację bezpośrednią. Ale on mówi wyraźnie. Ludzie w demokracjach, im gorsza demokracja, są bardziej demoralizowani. Tymczasem to nie masy, nie manipulowane masy tworzą historię. Jednostki, jeden człowiek ustawiony we właściwym miejscu może zmienić państwo. 10 osób połączonych może zmienić je jeszcze bardziej. 100 osób może doprowadzić do niesamowitych zmian w Polsce. Dlatego ja nie mówię tysiące. Znajdźmy 100 osób w Polsce. I te 100 osób wypromujmy w najbliższych wyborach samorządowych. Ale niech to będą ludzie jak stal. Niech to będą ludzie jak stal z wielkimi mózgami i z płynącą w żyłach polską tradycją. Czy naprawdę nie stać nas po 1000 lat historii na znalezienie takich ludzi, zorganizowanie dla tych ludzi poparcia, ich wypromowanie? Czy chcemy mieć rządy Tusków, Hołowni, czy PiSu, który faktycznie on doprowadził do pandemii? Wiecie Państwo, ile jest w tej chwili osób psychicznie chorych po pandemii? Ile jest zniszczonej młodzieży? Ile? Dowiedzcie się. Prawie że w każdym mieście. W każdym mieście jest kilkanaście wykolejonych młodych ludzi przez siedzenie w mieszkaniach. I wtedy ta uczona niewiedza koronawirusa i te inne artykuły, które ja pisałem, mówią, właśnie o tym mówiły. Co robicie? Co robicie, tak? A później pisałem artykuły na temat wojny na Ukrainie. Zatrzymajcie wojnę. 25 czerwca. Poszukajcie sobie na internecie, tak? Pierwsza demonstracja pokojowa w Polsce. Dlaczego nikt nie chce zatrzymać wojny? Ona jest bardzo groźna. Ona nie jest w naszym interesie. Czy Ukraina to jest jakiś moralny kraj? Kogo my popieramy? Czy my popieramy Banderę na terenie Lwowa?
Czy my jesteśmy kompletnie ślepi? Czy my nie rozumiemy, na czym polega polski interes narodowy? Dyplomacja polega na bardzo elastycznym stosunku do różnych krajów i przede wszystkim myśleniu o własnym interesie narodowym, a nie popieraniu kogoś na zasadzie ślepej, nie patrzenie na tym, kim dana osoba jest. Także jakby uwolnmy się od dwóch przesądów. Jeden przesąd to jest demokracja bezpośrednia, czy jakiekolwiek formy demokracji, że one nas poprowadzą w dobrym kierunku, a druga to jest błędna polityka zagraniczna. Nie patrzenie na to, czym dani ludzie są, jakiego rodzaju idee im poświęcają. Czy wy nie rozumiemy, że my w tej chwili robimy bardzo niebezpieczną rzecz dla Polski? Wzmacniamy Niemcy. A kim są Niemcy? Oni są nadal Niemcami. Oni może trochę się zmienili, ale na skutek idei oni mogą się stać takimi samymi Niemcami, jak byli przez wiele set lat. Przeczytajmy sobie taką książkę, która się nazywa Edward Dębiński, Polska na przełomie, tylko raz wydana, w 1914 roku, Polska na przełomie, genialny historyk. I on tam pisze, zobaczcie, jak ci polscy patrioci przed drugim rozbiorem byli manipulowani przez Prusy. Oni byli dokładnie tak samo manipulowani, jak dzisiejsze polskie władze przez władze niemieckie. Pomysł, żeby do Polski wprowadzić 30 tysięcy wojska niemieckiego. Czy myśmy upadli na głowę? To jest dokładnie to samo, co Prusy nam sugerowały przed drugim rozbiorem. Oni mówili, my was będziemy bronić przed Rosją. I wprowadzili do Polski wojska. To nie Rosja. To nie Rosja, tak jak się nam mówi w podręcznikach szkolnych. Ale Prusy były głównym czynnikiem rozbiorów Polski. I o tym trzeba wiedzieć. Ktoś, kto jest dobrze wykształcony, powinien o tym wiedzieć, że to błędna polityka wobec Prus doprowadziła do rozbiorów. Rosja różnie było. Tam były też jakby stanowiska propolskie. Więc w Rosji nie było, że tak powiem, jednoznacznej linii wobec Polski. Był nawet pomysł, żeby uzbroić Polaków, żeby pomagali Rosjan w walce z Imperium Osmańskim. I w ogóle Prusy się bardzo bały tej idei, bo wtedy byśmy mieli polskie wojsko, co prawda w zależności od Rosji, ale polskie wojsko. Tymczasem nasze nie zrozumieliśmy tego. I w tej chwili jest ta sama groźba. W tej chwili Niemcy przedstawiają się jako przyjaciele polscy przeciwko Rosji. Czy myśmy oszaleli? Czy my naprawdę nie mamy już poczucia bezpieczeństwa w Polsce? Czy my mamy takich polityków popierać w Polsce, którzy mają kompletnie brak zrozumienia polityki zagranicznej? Ja Państwu powiedziałem bardzo krótko, tak, o polityce zagranicznej i o wymianie elit. To są dwa kluczowe zagadnienia. I oczywiście jako prezydent Sopotu ja nie będę uprawiał polityki zagranicznej, ale stanę się osobą widoczną w Polsce. I być może, że uda mi się bardzo dużo dla Polski zrobić. Dziękuję. Co daj, Panie Boże. Co daj, Panie Boże. I dziękujemy za to wystąpienie. Dziękuję.